Głośna muzyka, wulgaryzmy i porozbijane butelki. Tak wygląda coraz częściej wieczorna rzeczywistość na osiedlu Tysiąclecie w Katowicach. Powodem są m.in. całodobowe sklepy z alkoholem. Mieszkańcy mają dość, dlatego postanowili poprosić o pomoc miasto. Niedługo rozpoczną się konsultacje, które mają być podstawą do ewentualnego wprowadzenia na osiedlu Tysiąclecia nocnej prohibicji. Magda Sincewicz. Największe katowickie osiedle może być kolejną dzielnicą, której nocą nie będzie można kupić alkoholu. Wszystko dlatego, że coraz większym problemem są całodobowe sklepy i zachowania ich klientów. Problem się o tyle eskaluje, że te miejsca, w których prowadzona jest ta nocna sprzedaż, no są coraz częściej miejscami czy zarzewiem jakichś takich zakłócania ciszy nocnej i takich przypadków, które no niekoniecznie są zgodne z prawem. Jak przekonuje przedstawiciel Rady Dzielnicy, niekoniecznie odpowiadają za to tylko mieszkańcy osiedla, ale także ci, którzy przyjeżdżają z innych dzielnic miasta, w których kilka lat temu wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Niedługo mieszkańcy Tysiąclecia będą mogli w ankietach wyrazić swoje zdanie. Dobre by było, żeby takie coś było, bo to właściwie dla bezpieczeństwa ludzi, bo to młodzi no kupują, także jestem za. Raczej się z tym zgodzę od którejś godziny do którejś dni. Nie chodzi o to, żeby całkiem pozbawić, bo to nie w tym sens, tylko żeby jakoś ograniczyć, żeby tak jak tutaj wokół się jakieś tam grupki nie zbierały i nie popijały coś przy okazji. Grupki nie zbierają się już w 6 innych dzielnicach Katowic, w których obowiązuje nocna prohibicja. Statystyki chociażby Straży Miejskiej pokazują, że rzeczywiście tych interwencji z alkoholem w tle jest mniej, jeśli chodzi o porównanie roku 2017 i 2022 i te obszary, które kiedyś nie były objęte taką prohibicją, a taką prohibicją zostały objęte, to o blisko 800 spadła liczba interwencji. Natomiast jeśli chodzi o doprowadzenia do domu czy też do Izby Wytrzeźwień, też porównanie 2017-2022, ponad 200 mniej tego typu zdarzeń, więc to pokazuje, że rzeczywiście służby mają trochę mniej pracy, jeśli chodzi o te zachowania związane z alkoholem dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań. Ostatnią z dzielnic, w której został wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu, jest Koszutka. Jak mówi ekspedientka ze sklepu, w którym można kupić alkohol, nocna prohibicja zwiększyła bezpieczeństwo w okolicy. Chłopacy tutaj po prostu po imprezach dochodzili, dopijali się w sklepie nocnych, po czym no spali tutaj na przystankach, awanturowali się, auta były porozwalane, skrzynki przed sklepem, nieraz sklepy były uszkodzone, kosze na śmieci porozwalane. Także no bardzo niebezpiecznie, a szczególnie jak jest tak ciemno, w okresie zimowym, jesiennym, ciężko się tak do pracy szło, niebezpiecznie. Internetowe konsultacje na osiedlu Tysiąclecia rozpoczną się 20 listopada i potrwają do 4 grudnia. Dodatkowo 28 listopada o godzinie 17 w spółdzielni mieszkaniowej Piast przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.